Wracamy do hali zespołu szkół budowlanych. Dogrywka w meczu Tref Sopot SKS Starogard Gdański 62-62. Nieprawdopodobna dramaturgia tego meczu w czwartej kwarcie, a szczególnie przez ostatnie 120 sekund. Gonili i dogonili. Mam tutaj na myśli koszykarzy w biało-czerwonych strojach, czyli koszykarzy Stargardu Gdańskiego. Na raty. Znowu nie wpadło, ale walczy Struski. Piłka poza obwodem i mają 22 sekundy na rozegranie tej akcji, ale grają bardzo nerwowo. Niewiele brakowało. Bręk przejąłby piłkę, ale pamiętajmy, Włodarczyk i Bręk w drużynie Trefla grają z 4 faulami na koncie. W drużynie Starogardu właśnie ten zawodnik z piłką, z numerem 14, to jest Radomski. Ale szasaczony teraz przez te wieżowce z Sopotu Struski. Kto faulował? Struski. No i oczywiście rundka honorowa wokół boiska. Ma siłę jeszcze chłopak. Szanowni Państwo, grał całe spotkanie, gra teraz w dogrywce, chociaż widzę, że już ręce po sobie, miękko w kolanach, zmęczony potwornie. 62-62. Dzierżak. Jeżeli chodzi o statystyki, po 4 kwartach w zbiórkach 45-37 dla Trefla. O zdobycze punktowe po 14 punktów w Treflu Artur Włodarczyk i Wojciech Czerlonko, po 12 Kamil Hanke, Adam Bręk. W drużynie Starogardu 20 oczek Kacper Radwański. Filip Struski, 15 punktów i 16 zbiórek. Double-double, szanowni Państwo, po 4 kwartach Struskiego. 3 minuty 47 sekund do końca dogrywki, 64-62 dla Trefla. No i pytanie w tej chwili, kto to spotkanie wytrzyma kondycyjnie lepiej i emocjonalnie, i psychicznie. Pomylił się. Aj, to jest Radwański właśnie. Wyskoczył nieprawdopodobnie. I co, staw skokowy? Nie, chyba wszystko w porządku, troszeczkę zabolało. Naciągnięte palce, czyli skurcz łydki. U lewej nodze, ale Radwański teraz pokazał nieprawdopodobną szybkość. 64-64. 3 minuty 19 sekund. Nie wpadło, teraz padło na raty. 66-64 dla Trefla. Trefl, błąd kroków. Trefl, szanowni Państwo, w przeciągu 4 kwart przed dogrywką prowadził przez ponad 33 minuty. Jest tylko dwóch, w zasadzie to jest tylko jeden zawodnik na parkiecie, który grał przez 40 minut. To Kacper Radwański w Starogardzie Gdańskim. O! Pogubili się koszykarze Starogardu w obronie. Wykorzystał to Trefl bardzo bezwzględnie, bym powiedział. 68-64. Znowu koszykarze trenera Krzysztofa Piątkowskiego muszą gonić wynik. Bardzo emocjonalna rozmowa trenera Piątkowskiego ze swoimi zawodnikami. Po raz kolejny próbuje nimi wstrząsnąć. Zobaczmy, co dzieje się po stronie Trefla Sopot. No tu spokojnie. Tu jest spokojnie. No ale ciekawy mecz oglądamy, szanowni Państwo, w hali zespołu szkół budowlanych. No mecz taki godny, mistrzostw Polski w turnieju finałowego.
ambicja do końca, wola walki. A tak powinno być. Wracamy na boisko. 2 minuty 46 sekund do końca dogrywki. 68 do 64 dla Trefla. Radwański. Struski. Nie trafił. Ale zbiera kto? To jest numer 14. Radomski. Błąd 24 sekund, zablokowany idealnie, nie mógł się ruszyć. No a Radomski ma też 4 faule na koncie. I obrona, obrona, krzyczą. Faul w ataku, numer 5. No ale to jest bezpieczny. 3. faul na koncie. Kamil Hanke. Struski. Nie mają miejsca, chociaż Radwański próbuje. Nie trafia. Walczył o piłkę oznaczony numerem 6 Paweł Kraśniewski. Minuta 37 sekund do końca dogrywki. 4 punkty przewagi Trefla. 68 do 64. Znakomite podanie, znakomita asysta. Niewykorzystana, aż grzech. Kontra Starogardu. Lekko wstrzymana. Zdążyli wrócić gracze Trefla do własnej strefy obronnej. Struski. Zmęczony, ale trafia. Pod presją trafia. 68-66. Minuta 10 sekund do końca dogrywki. Dzierżak. Piłka poza obwodem. Hanke nie trafi. I zbiera piłkę z numerem 14 Grzegorz Kulka. Paweł Dzierżak. Mają jeszcze czas. 13 sekund na rozegranie akcji. Włodarczyk, uch jej, i nie trafia w takiej sytuacji, ale co było? Numer 9 fauluje, 3. przewinienie na koncie Struskiego, 2 rzuty wolne, tam poturbowany Kulka. No ale próbował szczęścia za 3 Artur Włodarczyk. Widzieli Państwo, co zrobiła piłka, jaki piękny taniec na obręczy. Niebezpieczne plamy potu na parkiecie, które mogą skutkować bardzo groźnymi kontuzjami. 2 rzuty wolne, numer 5, Kamil Hanke. Do 66, 40 sekund do końca dogrywki, prowadzi Trefl. Trójka ratuje Starogard Gdański, bardzo ich zbliża do wyrównania, ale muszą trafić za 3. Michałowski, indywidualna akcja. I gdzie piłka? Dla Trefla. Nie wiem, czy dobrze teraz Michałowski zrobił, decydując się na indywidualny przebój. Za blisko stał Struski. Praktycznie dostał piłką w twarz. I wysokie krycie. Fauluje Radomski i spada za 5. faul. Kończy grę. W jego miejsce z numerem 7 Słowikowski. No ryzykował, wiedział, jaką ma kartotekę w tym meczu. Paweł Dzierżak, 2 rzuty wolne. Na 25 sekund przed końcem dogrywki i przy prowadzeniu jego zespołu 70 do 66. Jeżeli nie trafi, to jeszcze jest szansa dla Starogardu.
71 do 66. Zaczyna Struski. Wstrzymuje akcję jeden z arbitrów. Coś jest z czasem nie tak, z tablicą świetlną. Poprosimy o pokazanie stolika. Próba ustalenia czasu, jaki pozostał do końca dogrywki. Trener Starogardów wskazał na naszą kamerę, jakby szukał challenge'u za naszym pośrednictwem. No i z jakim czasem? Tu jest 19. 19 sekund na rozegranie akcji ma Starogard. Radwański będzie próbował za 3 punkty, czy za 2? Za 2. Indywidualna akcja Radwańskiego. No ale teraz chaotyczne rzucanie do kosza na raty. 7,5 sekundy. 71 do 66. No co tu mogłoby się wydarzyć? Rzut za 3 punkty to 71-69. Dwie trójki załatwiają sprawę, ale w 7 sekund. Faule. Dużo zawodnicy Trefla są bardzo zagrożeni. Bodajże 3 w tej chwili gra. Z 4 faulami na koncie. Piłka z boku. Tak, 3 gra z 4 faulami. Struski za 3. Nie. I po meczu. Wygrywa Tref Sopot po dogrywce 71 do 66, ale szanowni Państwo, oglądaliśmy wspólnie szalenie emocjonujące spotkanie w grupie B. Gratulacje dla zwycięzców, również gratulacje za piękny mecz dla pokonanych. 4 punkty w tej chwili ma Tref Sopot po 2 spotkaniach, 2 oczka na swoim koncie, Starogard Gdański. I za chwilę MVP tego spotkania. 71-66 to informacja dla tych wszystkich, którzy śledzą naszą transmisję online. Wygrywa Trefl Sopot i już chyba możemy myśleć o półfinale, o sobotnim półfinale. Artur Wodarczyk, rozgrywający Trefla Sopot, MVP tego spotkania od pana komisarza Krzysztofa Kołoszewskiego. Okolicznościowa statuetka. A my już dziękujemy Państwu. Zapraszamy na godzinę 14:15 na kolejny mecz, a będzie to spotkanie Biofarm Basket Junior Poznań, AZS AGH Kraków. Darek Osiej, dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.